P.K. odpowiada na uniki Senatu w sprawie immunitetu Grockiego decyzja w sprawie immunitetu Grockiego dowodem sabotowania postępowania przez Senat. Decyzja o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu T. Grockiemu jest bezpodstawna, ma na celu blokowanie procedury, jest kolejnym dowodem sabotowania prokuratorskiego postępowania przez Senat, oświadczyła w czwartek Prokuratura Krajowa. W środę Centrum Informacyjne Senatu poinformowało, że Senat nie zajmie się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu marszałka tej Izby Tomasza Grockiego. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz poinformował prokuraturę regionalną w Szczecinie, że postanowił pozostawić wniosek bez biegu, ponieważ nie został on poprawiony. O co wnioskował Senat, podano. Nierozpoznanie przez Senatu kolejnego wniosku, pod identycznym pretekstem braków formalnych. Mimo, że jego uwagi zostały uwzględnione, świadczy o celowym działaniu, które ma chronić marszałka Tomasza Grockiego przed postawieniem mu zarzutu przyjmowania korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich, gdy był dyrektorem szpitala w Szczecinie. Tym bardziej, że wnioski prokuratury dotyczące innych parlamentarzystów i kierowane do Sejmu i Senatu w analogicznej formie nie były do tej pory kwestionowane, napisano w oświadczeniu PK. Dodano w nim, że prokuratura nie ma możliwości szczegółowego odniesienia się do pisma wicemarszałka senatu, gdyż nie wpłynęło ono do prokuratury. Zrobi to niezwłocznie po zapoznaniu się z jego treścią, zapewniono. O złożeniu wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka senatu prokuratura informowała 22 marca. Wniosek dotyczy Podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grocki był dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. Władze Senatu w połowie kwietnia odesłały prokuraturze wniosek z wezwaniem do uzupełniania braków formalnych. Zdaniem senackich prawników uzasadnienie i treść żądania były niespójne, a wniosek podpisał zastępca prokuratora generalnego bez zawartego upoważnienia zwierzchnika. P.K. skierowała do Izby wyższej uzupełniony wniosek.